Drużyna Bielany Biedrzychowice zagrała charytatywny mecz towarzyski z Zagłębiem Lubin. Cały dochód z meczu został przekazany na leczenie chorego na nowotwór piłkarza i przyjaciela klubu z Biedrzychowic Adama Mikosia. Za nami już turniej Akademii, w którym z bardzo dobrej strony nasi podopieczni się pokazali, między innymi Julia została najlepszą zawodniczką turnieju. Teraz rozpoczynamy rozgrzewkę i przygotowania do meczu z Zagłębiem. Goście zaraz się tutaj pojawią. Jedzenie jest naprawdę przednie, także zapraszam serdecznie. Pogoda też nam dopisała, także nic, tylko niedzielę spędzamy w Biedrzychowicach, pomagamy Adamowi. Zaraz bezpośrednio po meczu, bo odbędą się wszystkie licytacje. Jest DJ Hajdas, który prowadzi tą imprezę, speaker radiowy, także serdecznie Was wszystkich zapraszamy do licytacji. Wiadomo, ja z naszego fanpage'a jest naprawdę wiele ciekawych rzeczy. Chciałbym serdecznie podziękować gminie Olszynie za pomoc w organizacji. Jest to współorganizator. Chciałbym podziękować serdecznie firmie Sport Evo, która także przyłączyła się wszystkim piłkarzom, którzy wspomogli nas w tą akcję. Bardzo chciałem podziękować naszemu partnerowi Festa Sport, który od dłuższego czasu naprawdę nas bardzo prężnie wspiera. Także no musimy być. Pomóżmy Adamowi w tym dniu. Bądźmy wszyscy razem. Razem pokonajmy tą chorobę, mamy ku temu możliwości, miło możemy spędzić czas i uczynić coś dobrego. Na meczu pojawił się również sam Adam, który nie krył wzruszenia i podkreślał, że mimo ciężkiej choroby, jaką jest nowotwór, nie poddaje się i wierzy, że wyzdrowieje. Jestem w ogóle pod ogromnym wrażeniem, bo co tydzień coś się dzieje, jakieś festyny, jakieś biegi, także tutaj naprawdę dla Pawła Masieraka ogromne pokłony, bardzo fajnie to wszystko wygląda, także no jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Nie kładę się i nie płaczę, idę dalej po swoje, także rokowania są złe, ale nie patrzymy na to, co mówią lekarze, tylko idziemy w przód i tyle. Nie będziemy się kłaść, nie będziemy płakać, będziemy walczyć. Współorganizatorem wydarzenia był burmistrz Olszyny Leszek Leśko. Ja cieszę się, że właśnie działacze społeczni potrafią coś zorganizować przy współudziale oczywiście samorządu gminnego. Jest to coś, co powinno być brane pod uwagę w perspektywie następnych imprez organizowanych, prawda, w terenie. To dzisiejsze spotkanie, ta dzisiejsza impreza zapewne przyniesie określone korzyści zarówno finansowe, jak i też przede wszystkim moralne. Sam fakt zorganizowania takiej imprezy świadczy o tym, że człowiek nie powinien zapominać o drugim człowieku. Pomoc jest nieodzowna. No i oczywiście to, że możemy się tutaj spotkać, to jest wielką i sympatyczną sprawą dla wielu ludzi, którzy tutaj dotrą w dniu dzisiejszym. Dziękuję współorganizatorom, dziękuję zakładom mięsnym niebieszczańscy, którzy się naprawdę mocno włączyli w organizację tej imprezy, i dziękuję dla prezesa klubu Pawła Masieraka, który był głównym organizatorem tej imprezy. Życzę miłych i przyjemnych wrażeń z dzisiejszego spotkania. Wszystkiego najlepszego. W meczu wzięli udział oldboye Zagłębia Lubin, którzy zaznaczyli, że mecz charytatywny dla Adama to niezwykle cenna inicjatywa biedrzychowickiego klubu. My jako oldboye Zagłębia Lubin no zawsze staramy się pomóc w takich inicjatywach. Uważam, że takie wsparcie i finansowe, i psychiczne przede wszystkim jest bardzo ważne dla każdego. Na pewno szlachetny cel i tutaj Romek Kujawa nas skiperował, jak to się mówi, i wszyscy, którzy mieli wolny czas, to tutaj żeśmy przyjechali. No, jeżeli jest zawsze taka inicjatywa, to oldboye Zagłębia chcą w tym być. Wszyscy biorący udział w festynie podkreślali, jak ważne z moralnego punktu widzenia są takie wydarzenia. Zebraliśmy się wszyscy dla Adama. Adam, młody chłopak, 38 lat, potrzebuje w tej chwili naszej pomocy. Dajmy mu tą szansę, dajmy mu spełnić jego marzenie, pozwólmy tą naszą pomocą, pomóżmy mu, żeby jego marzenie dotyczące poprowadzenia rocznej Helenki do ołtarza się spełniło. Adam, bądź silny, jesteśmy razem. Jest to wielka współpraca i dziękujemy Bielanom, że zrobiły taką akcję.
Zawodnicy Bielan co prawda przegrali z Zagłębiem 2-1, ale najważniejszy był nie wynik meczu, a jego cel. Podczas wydarzenia udało się zebrać ponad 4000 zł, które już zostały wpłacone na leczenie Adama. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić. Nie da się jej wyprodukować. Dziadkowi ktoś podarował krew. Może sąsiad? Ten, z którym zawsze kłócił się o psa? Ty też chwyć czerwoną nitkę, bo łączy nas krew, która ratuje życie.